Cześć Wam. Mamy następny dzień. Wyszliśmy na rowery, znaleźliśmy dość fajną drogę. Proszę, tu całe towarzystwo. Cześć. O. Cześć. Cześć. I jedziemy. Zobaczymy, gdzie nas zaprowadzi ta droga. Dojechaliśmy do fajnej miejscówki. Zobaczcie. Pomachaj, Lili. Mama! No? Płyniemy? Tu jest woda pełna jeszcze. O. Ale nie, to na kłódkę, to nie. No, płyniesz? Gdzieś? Zobaczcie, super. Cisza, spokój. Nikogo. Aby tu wejść? Lila, uśmiech. Mama, jakby tu wejść? Teraz tu uśmiech. Super. No, te trawy. Strasznie. Dobra, wróciliśmy z rowerów. Hej. Dzisiaj pójdziemy do drugiego baru, który jest na kempingu Barbados. Dzieli nas siatka. Aha. No i Lili pójdzie gdzie? Do Wii. Na Wii, na zjeżdżalnię, tak? Tak? A co zamówisz do jedzenia? A jakie Mam. Nie wiesz? No pomyśl, jak co byś chciała zjeść? Blacha. Serka? Nie. Frytki. Frytki? I keczupu. I keczupu trochę. Mhm. I jak będziesz jadła? To. Jak będziesz jadła te frytki? Niam, 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 niam. No. No. Zmęczona po rowerze? Nie. Nie? Nie. Przyczepie się nie zmęczyłaś? Nie. Nie? A moczyłaś nogi? Tak. Co to? Co się mówi? Przepraszam. Ale było ble. No, także wróciliśmy i zaraz idziemy chyba coś zjeść, tak? A ja cię lubię. No i ty pójdziesz uj. Odpoczywa. Odpoczywasz, Boryś? Tak. Tam Michcia odpoczywa. Zmęczony, biedny, przyczepę musiał ciągnąć. Hehe. Hehe. Jednak nie idziemy jeść do Barbadosa, bo mały wybór. Idziemy do naszej restaurancji. Co będziesz jadł? Tam też ja mięcho i frytki i... I piciu będę pił. Dobra. A jest coś tam jeszcze innego? No zobaczysz, przeczytasz sobie to. Menu dla dzieci best. No, także idziemy tam coś zjeść, zobaczymy. Pa, pa. Czekamy na jedzonko. Dzieci się bawią na placyku. Prądu nie ma. Jest okej. Okay. No i właśnie nas z plaży wygonił deszcz. Więc siedzimy już w namiocie. Lili pozna nową koleżankę, młodszą, fajną dziewczynkę. Pobawiły się razem, pobudowały z piasku. Z Borysem szukaliśmy raków, ale żeśmy nie znaleźli. Znaleźliśmy... Przedwczoraj żeśmy widzieli raka. Znaleźliśmy tego... Zdechniętą żabę. O, zdechniętą żabę żeśmy znaleźli. Fakt. Także siedzimy na razie i fajnie zobaczymy. Jest. Fajnie jest, tak jest. Idziemy do większego centrum. Proszę zobaczyć, jaka wyprawa. Hello! Pokaż Lilusie. Machaj. Zrób hello. Fadi idzie, pełen cierpliwości, przyzwyczaił się. Idziemy, zobaczymy, dzieci bańki chcą. Zobaczymy, czy tu coś dostaniemy. Dobra, wracamy ze sklepu. Zgadnijcie, co nas złapało. Macie jeden strzał. Ha! Deszcz. Klasycznie dzisiaj. Boryś, co sobie kupiłeś? Ja to... Co będziesz tym robił? Łowił ryby. O, super. A Lilusi? Bańki. Bańki. Ale
A mama? Dostaliśmy. Będziemy. Będziemy. Mama sobie kupiła co innego. Mama. No. A czy ty ryby się da jeść? Złowisz, to spróbujesz. Ale pierw to musimy na grillku. No dobra. No, także zobaczymy, czy są jadalne. No. Tak coś, to ktoś zdechnie. Umrze, nie zdechnie. Zdychają zwierzęta. No, ale my też możemy. Było no. Tak w tej bajce SpongeBob. Było w bajce SpongeBob, że ktoś zdechnął. Mhm. No, także wracamy na kemping. W zasadzie to pogoda taka dzisiaj, że co wyjdziemy, to zaraz pada. Nas deszcz łapie, więc powinniśmy siedzieć dzisiaj na dupce i w ogóle się nie wychylać. Patrzcie, jakie to jest długie. I tak to ja mogę sobie siedzieć i łowić. No Rachel. No. Jutro będziemy coś połowie sobie. Także zobaczymy. Idziemy, wracamy. Pa! Pa! Dobra, kochani, przyszedł wieczór. Wróciliśmy, mokrzy jak 150. Ilusia popuszczała sobie jeszcze trochę sporo, dość sporo bańki. Ja z Boryskiem żeśmy badmintona pograli. No i co? No i poszliśmy się wykąpać. Najpierw Ilusia, później Borysek i ja. No właśnie, przyjeżdża. Wjechała następna przyczepa. No, dzieciaki już leżą do spania naszykowane. No i teraz my z Michasiem sobie posiedzimy i popitulimy o byle czym. Także wieczór jak wieczór. No, pogoda dzisiaj nie rozpieszczała, natomiast bardzo nam się podobał ten dzień, bo fajną tą trasę rowerową żeśmy znaleźli. Dzikie plaże, zresztą nagrywałam dla Was, jak to wygląda. Także naprawdę, naprawdę bardzo miło spędziliśmy dzień. No i na wesoło, tak? Dwa razy nas złapał deszcz, więc no więc na pewno zapamiętamy. No, no i co, kochani? Jutro, no jutro ma być 20, tam chyba 5 czy 6 stopni, więc mam nadzieję, że jutro pokorzystamy znowu z plaży i z kąpieliska całego. Borysek chciałby połowić rybki swoją siatką, którą dzisiaj kupił. No i może po południu pójdziemy na rowerek wodny. Zobaczymy. W sumie chciałabym iść, tylko już jest w takim wieku, że w sumie da radę, więc no też się zapowiada bardzo miły dzień. I tyle na dzisiaj. No to co? To do zobaczenia jutro. Buziaki.